gdyby u nami miejscu drugim. Szkoda tej szansy. Maciej Kot na 9. miejscu. Zatem on zakończy zawody w czołowej 10. Ale mieliśmy apetyty dzisiaj na podium, na coś więcej. Zostaje już tylko Manuel Fettner, który miał dużą przewagę 14 punktów nad Gregorem Deschwandenem, który jest liderem przed tym ostatnim skokiem. Deschwanden rok temu tutaj na podium, Kraft też, oni dzisiaj staną na pudle, a rusza już Manuel Fettner. Zobaczmy, tylko 119 metrów, by wygrać, on skacze dalej i wygra te zawody. Po raz pierwszy w karierze, no w wieku 37 lat, zadziwiająca jest ta forma Manuela Fettnera. No kiedyś w tym wieku zawodnicy byli już na emeryturze, a on zdobył indywidualny medal igrzysk. No a teraz błyszczy też w sezonie letnim. 128 metrów, w ten sposób kwituje zwycięstwo w zawodach w Courchevel. Brawa dla Manuela Fettnera. Najstarszy uczestnik tego konkursu okazał się najlepszy, a Gregor Deschwanden, podobnie jak przed rokiem na miejscu drugim, podium uzupełnia kolejny z Austriaków, Stefan Kraft. Polacy na miejscu 10, Maciej Kot, na 12 Jarosław Krzak, duży sukces tego zawodnika, 23 Adam Niżnik. Piękne zawody w Courchevel. Zapraszamy.